Witam, Maciej Idzik, i zapraszam na kolejne wiadomości telewizji Sędziszów Małopolski. W tym wydaniu między innymi. Blisko 60 artystów wystąpiło w finale 28. edycji konkursu poezji religijnej. Ucichło, coś szeptali. Mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego kibicowali i pomagali. Dzisiaj mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego i nie tylko Sędziszowa, ale myślę i całej gminy kibicują pani Irenie Świder. Rozbudowany szpital już otwarty. Można powiedzieć, że od tego momentu ten szpital nareszcie jest w końcu szpitalem zgodnie z wszystkimi przepisami. Weszliśmy nawet z tymi instalacjami, które są koło nas dookoła. Już naprawdę w medyczny XXI wiek. 14 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbył się finał 28. edycji podkarpackiego konkursu poezji religijnej. Tym razem przyświecały mu słowa świętego Jana Ewangelisty. W słowie jest życie, a życie jest światłością ludzi. Finał podkarpackiego konkursu poezji religijnej na stałe wpisał się do kalendarza sędziszowskich imprez. Organizowany jest nieprzerwanie od 1991 roku. W przygotowanie finału angażują się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz sędziszowskie parafie Bożego Miłosierdzia i Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W tym roku w finale wzięło udział blisko 60 artystów, laureatów eliminacji rejonowych. Konkurs podzielony był na trzy kategorie – recytacje, poezję śpiewaną i monodram. Przed rozpoczęciem finału uczestnikom poetyckich zmagań powodzenia życzyli dyrektor Sędziszowskiego Domu Kultury Katarzyna Hagdej, burmistrz Bogusław Kmieć oraz reprezentująca biuro posła na Sejm Kazimierza Moskala Anna Lichwa. Konkurs to okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, do przezwyciężenia tremy, a dla niektórych nawet sposób modlitwy. W takich konkursach, czy ogólnie w konkursach, lubię występować dlatego, bo możemy te bariery przezwyciężać, przesuwać, prawda, stres na scenie zawsze jest, nie ukrywajmy, jeżeli komuś zależy, to zawsze się stresuje. No i z tego względu, że też jest niesamowite tutaj środowisko, bo jednak ludzi śpiewających, środowisko silniejsze niż siła woli, więc głównie dlatego, no i myślę też, że po prostu pokazać się, zaśpiewać, pierwsze miejsce czy jakieś miejsce też nie jest ważne, bo każdy zna swoją wartość, a zaprezentować się i wygrać też jest fajnie, prawda? No i w głównej mierze dlatego myślę, że w takich konkursach i może jeszcze dlatego, że po prostu
Śpiewam na różnych konkursach, religijnej, aktorskiej, pop, musicalowej, dlatego żeby po prostu sprawdzić się, zobaczyć co potrafię, co umiem, więc śpiewam to, co mi dusza gra. Zdecydowałam się na udział w konkursie, ponieważ zawsze staram się brać udział w konkursach recytatorskich, bo wiążę z tym swoją przyszłość i chcę się sprawdzać. Za każdym razem z ludźmi tutaj z naszego okręgu i na ogólnopolską skalę, dlatego też OKR wchodzi w te konkursy. Konkurs poezji religijnej to występuje właśnie z Teatru Sędziszek i to jest taka jakby nasza tradycja. Co roku idzie kilka osób, żeby sprawdzić się, czy podtrzymujemy poziom. Aniołowie podtrzymują jej ciężką koronę i jej szaty. Każdy uczestnik wybierał utwór dobrowolnie. Niektórzy wykonali dobrze znane wszystkim wiersze i piosenki, inni decydowali się wystąpić z własnym utworem. Były również prezentacje, które zaskoczyły. Chciałam wybrać coś innego. Stwierdziłam, że to jest konkurs poezji religijnej, więc będę się trzymać stricte tematu i wybrałam coś, czego zazwyczaj ludzie nie wybierają. Coś, co mają pod nosem, czyli Biblię. I wybrałam właśnie Psalm 38. Myślę, że to było takie lekkie zaskoczenie. W tym roku konkursowi towarzyszyła wystawa rzeźb Józefa Pałaca. Na tej wystawie możemy zobaczyć rozmaite moje rzeźby, takie, które właśnie mam natchnienie jakieś twórcze. Mam obrazy święte, mam szopki, mam rozmaitych podróżników, mam anioły, mam Matkę Boską Chyżelską, wyrzeźbioną płaskorzeźbę Chyżnego, mam szopki, mam takie, nawet cygankę mam, cygankę też, bo akurat spotkałem taką figurkę i wyrzeźbiłem. Mam nawet Chrystusa, który Norwid sobie tam wyobrażał Chrystusa i bardzo pięknie narysował. Ja to podpatrzyłem i też zrobiłem taką właśnie taką rzeźbę. No, mam szopki. Co roku dawałem szopki do Przemyśla, ale tam no, w tej chwili to do Przemyśla nie mogę jechać, bo są wąskie ulice, wszędzie są zakazy. Jakoś nie mogę tego, no, tych szopek tam włożyć. Natomiast zrobiłem tutaj wystawę tych szopek, także no cieszą się tutaj właśnie widzowie tymi moimi szopkami, tymi moimi rzeźbami. Nawet ksiądz biskup sobie zrobił zdjęcie ze mną, no i podziwiał to moje arcydzieło, takie, które właśnie no, zrobiłem. Rzeźby to moja największa pasja, przyznaje artysta. Z jakiego dopadnę drzewa, to robię. No nie mam takiego znowu, żebym miał dużo tych drzew takich, że powiedział, że to jest lipa, czy to jest... Jest dąb, jest bóg, jest brzoza, ale najwięcej to robię w lipie.
lipie. Przeważnie lipa, bo lipa to taka jest dość taka podatna do rzeźby, ale jeżeli taką profesjonalną jakąś rzeźbę, którą właśnie mi zależy na tym, to robię w dębie. W dębie bardzo pięknie wychodzi, bo dąb to ma takie słoje. Jeżeli ja pociągnę takimi lakierami, bo mam specjalne lakiery do tego, które ani woda, ani śnieg, ani deszcz nie działa na to. To wtedy właśnie wtedy pięknie to wygląda. Za udział w konkursie dziękował artystom biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski. Słowo oświeca, słowo uskrzydla albo słowo zabija. Słowo poezji, muzyki, zwyczajnie nałożonej na muzykę, właśnie wnika niezwykle głęboko w rzeczywistość i wypowiada to, co czasem wydaje się nie do wypowiedzenia przez zwykłego śmiertelnika. No i za to chwała poetom, za to chwała autorom tekstów do muzyki, chwała twórcom muzyki, którzy łącząc słowo z wypowiedzią muzyczną, niejako uwieczniają ją. Dlatego chwała wszystkim, którzy zarówno na przeglądzie piosenki czy poezji religijnej, ale także w codziennym życiu używają słów, które oświecają, podnoszą, pomagają, a nigdy nie tłamszą. To trudna sztuka. W kategorii recytacja pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Kościelna z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mielcu. Kolejne miejsca na podium zajęły Kornelia Stasiła z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu oraz Alicja Skibicka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W kategorii poezja śpiewana pierwsze miejsce zdobyła Julia Ćwian z Przemyskiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, a w kategorii monodram Sara Szczęch z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Jury przyznało w tym roku również 11 wyróżnień. Tańczyli na moście, tańczyli do rana, żebracy, ladacznice, wariaci, chytre szpicle. Tańczyły tam ulice, latarnie, szubienice, chycle. Tańczyli na moście, dostojni goście, psu braty, starcy rozpustni, stręczyciele, wstydliwi samogwałciciele, wzięli się za ręce, przytupywali, grały harmonie, harmoniki, do świtu grali, tańczyli tam swój dziki, dalej, dalej, żarli, pili, tańczyli. A był jeden obcy, był jeden nieznany. Patrzyli nań spod łba, ramionami wzruszali, spluwali. Wzięli go na stronę, mówili, mówili, pytali. Milczał. Podszedł rudy, czerwony, coś za jeden. Podszedł drugi, bez nosa, krościasty, coś za jeden. Milczał. Podszedł Pius, wycedził, coś za jeden. Milczał. Podeszła Magdalena, poznała, powiedziała, płakał. Ucichło, coś szeptali, na ziemię padli, płakali. Ucichło, coś szeptali, płakali.
14 grudnia oficjalnie otwarto i poświęcono rozbudowaną część szpitala powiatowego imienia ojca Piotra w Sędziszowie. Ukończony etap rozbudowy szpitala trwał od kwietnia. Pracę wykonała firma Erbud z Jasionki koło Rzeszowa. W uroczystości otwarcia rozbudowanego szpitala wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele służb mundurowych, reprezentanci instytucji i organizacji działających na terenie województwa, przedstawiciele powiatowej służby zdrowia oraz przyjaciele sędziszowskiego szpitala. W trakcie wydarzenia przecięto symboliczną wstęgę oraz poświęcono nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Poświęcenia dokonał ojciec Cyryl Mozdyniewicz. Bóg pocieszyciel strapionych i ostoja cierpiących, który zgromadził was na błogosławieństwie urządzeń przeznaczonych dla chorych, niech was umocni swoją łaską, abyście troskliwie i z miłością służąc chorym braciom, wiernie służyli w nich Chrystusowi, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Ukończonej inwestycji gratulowali dyrektorowi Ropczyckiego ZOŻ-u Mirosławowi Leśniewskiemu obecni podczas wydarzenia goście, między innymi przedstawiciele województwa podkarpackiego i burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Chcielibyśmy pogratulować inwestorom, pogratulować tego dzieła, które w tej chwili mieliśmy okazję otwierać wspólnie, być świadkami tego dzisiejszego ważnego wydarzenia dla nas wszystkich. Podziękować również tym wszystkim, którzy do tej pory włożyli wkład swój w długą historię tego obiektu szpitalnego. Chciałbym tutaj wspomnieć m.in. kolegę burmistrza Wiesława Olesia, który swoją osobą przyczynił się w dużej mierze do tego, że możemy się dzisiaj cieszyć z kolejnego etapu rozbudowy tego szpitala, bo wtedy podjął się dużego wysiłku, ciężaru finansowego również budżetu sędziszowskiego, rozbudowując ten pierwotny budynek, który pełnił funkcję szpitala. Dzisiaj mamy okazję do tego, żeby cieszyć się kolejnym etapem jego rozbudowy, tymi pięknymi pomieszczeniami, sprzętem, w który został wyposażony ten szpital i te oddziały, które są dzisiaj otwierane, czy te miejsca, które są dzisiaj w sposób uroczysty otwierane. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz gratulując, te podziękowania, gratulacje spisane tutaj na tym pamiątkowym dyplomie chciałbym przekazać pewnie na ręce pana dyrektora, żeby przypominał ten dzisiaj historyczny i bardzo ważny dzień dla nas wszystkich. Dziękuję jeszcze raz i bardzo serdecznie gratuluję. Głos zabrali również przedstawiciele starostwa powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz dyrektor Erbudu Mirosław Młynarski. Rozbudowany szpital to przede wszystkim oddział anestezjologii i intensywnej terapii, którym będzie zajmowała się lekarz Agata Hanych. Jest to wysokospecjalistyczny oddział, który będzie zajmował się pacjentami w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Mamy 4 stanowiska intensywnej terapii, każde wyposażone w sprzęt ratujące życie, w respiratory, w pompy infuzyjne, które podają leki drogą dożylną, w kardiomonitory. Mamy na oddziale aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej, który będziemy używać w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek. Łóżka również mamy wysokospecjalistyczne, będą umożliwiać pielęgnację pacjentów i przebywanie długoterminowe w tym oddziale. Na oddziale będzie pracowało 10 pielęgniarek i 9 anestezjologów. Poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii w skład rozbudowy szpitala weszły również inne, istotne dla personelu i pacjentów elementy. Oprócz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w końcu mamy ciepłą wiatę dla karetek, czyli pada nie pada. Pacjenta, który przyjeżdża na noszach do szpitala, możemy przetransportować z karetki na izbę przyjęć pod dachem cały czas. To jest najważniejsza rzecz, której bardzo brakowało do tej pory. Przy okazji oczywiście uporządkowaliśmy sobie tutaj podjazd, dojście do szpitala. Nie ma schodków, nie schodków. Są bardzo dobre pochylnie dla osób niepełnosprawnych. To pod tym względem jest dużo lepsze. Również samo wejście do szpitala jest bardziej obszerne. Jest ładniejsza rejestracja w tym momencie. Następna rzecz, która została wykonana, to przebudowaliśmy całkowicie izbę przyjęć. Ta izba przyjęć w końcu spełnia
zapewnia godziwe warunki przyjęcia dla pacjentów. Tam są 4 łóżka z zasłonami, z bardzo dobrym sprzętem. Nareszcie to jest tak, jak powinno być. Oprócz tego dookoła tej izby przyjęć są gabinety nocnej, świątecznej pomocy lekarskiej i również gabinety zabiegowe. W godzinach od rana do późnego popołudnia, kiedy to nocna, świąteczna i gabinet izby przyjęć nie funkcjonuje, w tych gabinetach funkcjonują poradnie chirurgiczne i te poradnie chirurgiczne, ortopedyczne i poradnia proktologiczna. Również zostało przebudowane laboratorium, przeniesione zostało z drugiego piętra na parter. W tym momencie każdy, kto nocą przyjeżdża, nie musi się błąkać, bo to jest dosłownie 2 metry obok izby przyjęć. Personel również ma bliżej, jeśli chodzi o podanie krwi i otrzymanie wyników. Następna sprawa, która w tej chwili to jest nowa, to pomieszczenia po byłym laboratorium i częściowo po gabinetach, które były sytuowane na drugim piętrze, tutaj w budynku B, zostały przerobione w tej chwili na zupełnie nowy oddział łóżkowy, oddział szpitalny. Tego typu inwestycje zawsze wiążą się z wieloma utrudnieniami. Można powiedzieć, że po drodze były same problemy, chociażby z tego względu, że mieliśmy tylko pół roku czasu na to, żeby zrealizować tę inwestycję. Wydaliśmy w ciągu tego pół roku 21 milionów złotych. Efekty można ocenić dookoła nas. Można powiedzieć, że od tego momentu ten szpital nareszcie jest w końcu szpitalem. Zgodnie z wszystkimi przepisami weszliśmy nawet z tymi instalacjami, które są koło nas dookoła, już naprawdę w medyczny XXI wiek. Od tej pory bezpieczeństwo mieszkańców powiatu i w ogóle tych, którzy się w tych okolicach znajdą, bezpieczeństwo medyczne jest na zupełnie innym, dużo wyższym poziomie niż do tej pory. Na 2019 rok zaplanowano termomodernizację budynku. W przyszłości dobudowane zostanie również kolejne skrzydło placówki, w którym docelowo ma powstać nowy blok operacyjny i zakład diagnostyki obrazowej. 17 grudnia w Górze Ropczyckiej odsłonięto pomnik dla upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawia postać marszałka Józefa Piłsudskiego i orła z okresu II Rzeczpospolitej. Jego pomysłodawcą i twórcą jest lokalny metaloplastyk Stanisław Wozowicz. To nie jedyny pomnik jego autorstwa w rodzinnej miejscowości. To niezwykle miłe zostawić po sobie pamiątkę, mówi. Bo wiadomo, że my żyjemy i odchodzimy, następne pokolenia zostają. Dobrze jest, jeśli coś w tym miejscu, gdzie żeśmy żyli, po nas coś zostanie. Myślę, że ten obelisk, czy pomnik inaczej mówiąc, zostanie i będzie świadczył o mnie, ale również o historii, którą żeśmy przeżyli w tym miejscu. Koszt budowy monumentu nie został pokryty z pieniędzy publicznych. Złożyli się na niego darczyńcy, mieszkańcy sołectwa. Pomnik, który stoi przed szkołą, poświęcony właśnie stuleciu niepodległości Polski, powstał nie z pieniędzy publicznych, tylko z pieniędzy, na które się złożyli osoby mieszkające tu w górze, których poprosiłem po prostu o wsparcie, żeby można to było właśnie ten szczególny dzień dla każdego z nas uświetnić właśnie w ten sposób. Na to się złożyły datki, które złożył pan senator Pupa, pan Sołtys, pan Dziuba i również trzeba tu wspomnieć o panu dyrektorze Kaziorze. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej, przed którą stanął pomnik, Mariusz Kazior, to jeden z elementów edukacji patriotycznej. Dzisiejszy pomnik, maszt flagowy, krzyż, to wszystko unaocznia nam, że tutaj w naszej miejscowości, w naszej placówce wychowanie patriotyczne ma wymiar duchowy, ale i ten materialny w postaci pomników, które przypominają młodym to, skąd wyszli, kim są i kim będą następne pokolenia. Uroczystości rozpoczęła msza święta za ojczyznę, bohaterów walczących o niepodległość i przyszłe pokolenia. W homilii proboszcz parafii w Górze Ropczyckiej ksiądz dr Dariusz Trojnar apelował, żeby nie podcinać tych korzeni, z których wyrastamy. Przypomniał świętego Jana Pawła II, który zawsze po przylocie do ojczyzny, wysiadając z samolotu, całował ziemię. Nie tylko w Polsce tą ziemię całował, pragnąc również pokazać w innych krajach ludziom, że trzeba kochać tą ziemię, gdzie człowiek się urodził, gdzie wyrósł. A wracając do Watykanu, mówił,
zanim stąd odejdę, proszę was, abyście nigdy nie podcinali korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, byście nigdy nie podcinali korzeni, z których wyrastamy. Dzisiaj niestety jest wielu takich, którzy chcą te korzenie podcinać. I dobrze, że gromadzimy się tutaj, gromadzą się również uczniowie szkoły, że są wychowywani w tym duchu patriotyzmu, w tym poszanowaniu do korzeni, z których żeśmy wyrośli. Po Eucharystii złożono wiązanki kwiatów przed memoriałem na placu kościelnym upamiętniającym poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców Góry Robczyckiej. Następnie przemaszerowano przed budynek szkoły, gdzie nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie nowego monumentu. Pobłogosław Panie Boże ten pomnik, który upamiętnia bohaterskie czyny naszych przodków. Niech będzie zawsze tutaj świadectwem miłości do Boga i Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Symbolicznego aktu odsłonięcia pomnika dokonali wspólnie dyrektor szkoły Mariusz Kazior, wykonawca Stanisław Wozowicz, sołtys Góry Robczyckiej Stanisław Bochenek i członek Rady Sołeckiej Krzysztof Dziuba. Następnie kwiaty przed pomnikiem złożyli delegacja samorządu powiatu, zastępca burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, służby mundurowe, dyrektorzy szkół, uczniowie i delegacja mieszkańców Góry Robczyckiej. W dalszej części uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili obecni goście, m.in. wicestarosta powiatu Bernadeta Frysztak, Anna Lichwa z biura posła Kazimierza Moskala, artysta Stanisław Wozowicz oraz dyrektor sędziszowskiego liceum Jan Flisak. Zastępca burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Piotr Kapusta podkreślił, jak ważna jest pamięć. Nie tak dawno, 11 listopada, osłanialiśmy pomnik w Sędziszowie Małopolskim, który też symbolizował, orzeł symbolizuje niepodległość i ta setna rocznica też w mieście była przedstawiana. Po całej uroczystości moja najmłodsza córka, 7-letnia, zapytała mnie: tato, ile to jest 100 lat? To jest dużo? A wie, no to jest dużo. A ile ty będziesz miał, jak będzie minie 100 lat? Ja mówię, wiesz co, tak najprawdopodobniej tu mnie już nie będzie na świecie. Na pewno mnie nie będzie na świecie. Tak popatrzyła ze smutkiem, a mówi, a ja? Nie wiedziałem, jak jej odpowiedzieć. Mówię, no też może ciebie już nie być na świecie. To strasznie długo. A wie, no długo. Ale ja, tato, będę tobie pamiętać. I to słowo pamięć tak akurat mi pasuje do dzisiejszego dnia, do tej wspaniałej uroczystości, do tego, co tu wszystko było powiedziane, bo gdzie, jak nie w szkole, można pamiętać? Można pamiętać o Polsce, o bohaterach, o tych, którzy zginęli w kraju, jak również tych bohaterach, których mamy tutaj w Górze Robczyckiej. Na koniec młodzież szkoły podstawowej przedstawiła program artystyczny, w którym opowiedziała historię odzyskania niepodległości przez Polskę. XIV grudnia w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym imienia księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim rozegrano turniej piłki halowej. Mieszkańcy mieli okazję do kibicowania, ale nie tylko. Podczas turnieju przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na leczenie pracownika przedszkola korczakowskiego Ireny Świder. Turniej piłki halowej, który odbył się w Sędziszowie Małopolskim, był wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że na boisku pojawili się sportowi amatorzy, ale przede wszystkim ze względu na cel, który mu przyświecał. Dzisiaj mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego i nie tylko Sędziszowa, ale myślę i całej gminy kibicują pani Irenie Świder. My jesteśmy taką otoczką, którą żeśmy zorganizowali, żeby zebrać tych mieszkańców i jakoś pomóc pani Irenie. Występują drużyny samorządu miasta i gminy Sędziszów Małopolski, samorządu starostwa powiatowego,
Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej i Gold Team Old Boys Wolica Piaskowa. Pomysł organizacji turnieju halowego tak naprawdę zrodził się podczas luźnych rozmów z kolegą Markiem. Wspominaliśmy czasy, kiedy były organizowane podczas Dni Sędziszowa mecze między samorządowcami a służbami mundurowymi, innymi też składami i stwierdziliśmy, że warto byłoby do tego wrócić i akurat nadarzyła się okazja, że możemy to połączyć tak naprawdę z dobrym celem, więc myślę, że była to bardzo fajna inicjatywa, no i mam nadzieję, że tutaj mieszkańcy jeszcze do nas dołączą i licznie będą wspierać zespoły. Mieszkańcom Sędziszowa Małopolskiego chęci do pomocy nie brakuje, okazji również. Lubimy angażować się w akcje, których motywem przewodnim jest wsparcie drugiej osoby, mówią pomysłodawcy turnieju. Mamy duże szczęście, że w naszym powiecie wszyscy bardzo lubią piłkę nożną i do tego lubią pomagać, więc mogliśmy to połączyć. Nikogo nie trzeba było specjalnie namawiać, składy tak naprawdę od razu się chętnie zgłaszały, nawet mieliśmy więcej zgłoszeń, ale niestety stwierdziliśmy, że warto ustawić taki limit, plus 30, tak żeby ten turniej był taki troszeczkę, no na pewno z uśmiechem na twarzy, ale też z takimi ograniczeniami, prawda, no bo jednak to nie jest zawodowy turniej, tylko amatorski. Przy każdej tego typu okazji, takiej akcji pomocowej czy charytatywnej, przy zbiórce, coraz więcej ludzi stara się pomóc i to widać. Myśmy włączyliśmy się w zasadzie w tą akcję, ponieważ w niedzielę będzie też koncert poświęcony i, no, może takim klimatom zimowym, ale będzie też zbiórka dla pani Ireny Świder. W trakcie turnieju przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na leczenie pracownika przedszkola Korczakowskiego. Pani Irena Świder mieszka wraz z mamą i dwiema córkami oraz mężem w Rudzie koło Kamionki. Ma 52 lata, a z tego 34 lata przepracowała w naszym przedszkolu, czyli w publicznym przedszkolu numer 2 imieniem Janusza Korczaka na osiedlu młodych jako woźna oddziałowa. Mogę powiedzieć, że jest to osoba, która jest pełna ciepła, entuzjazmu. Zawsze można było liczyć na jej dobre słowo i w pełni zaangażowana w pracę z dziećmi. Niestety stało się tak, że rozpoczęła się u niej choroba, którą diagnozowano przez 2 lata i dopiero w czerwcu 2018 roku stwierdzono, że jest to stwardnienie zanikowe boczne, w skrócie SLA. Choroba ta prowadzi do zaniku sprawności ruchowej, a końcowy, jak gdyby finał tej choroby jest całkowity paraliż. Obecnie pani Irenka porusza się o dwóch kulach, niestety przeszła już na rentę ze względu na to, że nie potrafi samodzielnie się poruszać. Jak wspomniałam wcześniej, są to dwie kule albo taki specjalny balkonik. Dzisiejszy turniej halowy, piłki halowej, podczas którego my jako Komitet Społeczny zbieramy pieniążki, żeby wspomóc leczenie pani Ireny Świder, to zbieramy na lekarstwo, które sprowadzane jest z zagranicy. Koszt takiego leku to jest 56 tysięcy. Zbiórka pieniędzy organizowana jest przez Komitet Społeczny. Nasza działalność polega na tym, że do puszek zbieramy pieniążki. Do tej pory była to zbiórka do puszek przy Kościele Miłosierdzia Bożego. Dwukrotnie zbieraliśmy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz przy klasztorze Ojców Kapucynów. Bardzo mile zaskoczyła nas wiadomość i inicjatywa pana Marcina Lacha i pana Marka Pająka, że dzisiejszy mecz będzie właśnie taką inicjatywą, w trakcie której my możemy również zbierać do puszek na leczenie pani Ireny. Takie inicjatywy, szczególnie w okresie przedświątecznym, integrują i jednoczą. Turniej okazał się nie tylko dobrą zabawą dla zawodników i kibiców, ale udowodnił, że mieszkańcy gminy zawsze mogą na siebie liczyć. Podczas turnieju udało się zebrać blisko 2000 zł na leczenie pani Ireny Świder. Pani Irenie Świder mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego pomogli również 16 grudnia. W zimowy wieczór grupa przyjaciół z Licealnego Teatru Muzycznego zaprosiła do Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim na koncert Sędziszowskie Zimowe Graffiti, podczas którego prowadzona była zbiórka na jej leczenie. Udało się zebrać prawie 2,5 tysiąca złotych. Zamiast podarków poproszę.
błyszczący papier, szeleści drobne dłonie, lukrują, piernik pokują się zaraz choinką, co ludzkie staje się boskie, to już mingoczą od świateł ulice miasta, łuną już błyszczą, dostrzeż w tym wszystkim coś, co w głowie się nie mieści, co boskie staje się ludzkie, to już. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów, wszystko się rozmarzę, zamiast podarków poproszę o cud. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów, wszystko się rozmarzę, zamiast darów proszę o cud. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów, wszystko się rozmarzę, zamiast podarków poproszę o cud. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów, wszystko się rozmarzę, zamiast darów proszę o cud. Sędziszowskie Zimowe Graffiti to koncert, którego pomysłodawcą był Mateusz Pająk. Do organizacji wydarzenia zaprosił swoich kolegów, których łączy wspólna pasja – śpiew. Na scenie wystąpili byli i obecni wokaliści Licealnego Teatru Muzycznego działającego w sędziszowskim Ogólniaku. Koncert poprowadzili Iwona Polek i Dariusz Siwiec. Pierwszy raz byłem w takiej roli. Mam nadzieję, że jak tutaj publika taką opinię wystosowała, że było wszystko w porządku, no to mi jest jak najbardziej miło. Jak się prowadzi taki koncert, według mnie no... Staram się trzymać tutaj kontakt cały czas z widownią, nie trzymać się kartki, nie trzymać się scenariusza, tylko po prostu mówić od siebie, z głowy, tak jak to wygląda. Z mojej perspektywy myślę, że to wypada dużo lepiej niż takie sztuczne, ustawione teksty. W repertuarze koncertu znalazły się świąteczne piosenki. Na scenie można było usłyszeć utwory w wykonaniu Benjamina Chłopka, Jowity Nykiel, Mateusza Majki, Mateusza Pająka i Anety Rolek. Wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Święty czas, to radosny czas. Zobacz, ile serca jest w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje. Wirują dziś
nasze nadzieje na nowe dni. Święty czas to radosny czas. Zobacz, ile serca jest w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Święty czas to radosny czas. Zobacz, ile serca jest w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Wszyscy młodzi artyści wystąpili z potrzeby serca, żeby pomóc drugiej osobie, dając od siebie to, co najlepsze. To jest wspaniała sprawa, bo to, co możemy dać najlepszego drugiemu człowiekowi, to po prostu swoje otwarte serce na pomoc innym. I myślę, że w takim czasie, przed świętami, w czasie po prostu świąt Bożego Narodzenia, jest to jeszcze piękniejszy jakby dar z naszej strony, ponieważ to jest taki wyjątkowy czas, że mamy chyba większą chęć po prostu dzielenia się z drugą osobą. I myślę, że ten koncert właśnie to też pokazał, że chcemy się podzielić po prostu swoimi piosenkami, tym, żeby zaśpiewać coś wspólnie, żeby po prostu celebrować ten czas razem. Zgodnie z tą inicjatywą, którą podjęliśmy, była to pomoc też w jednej z piosenek, których mogliśmy usłyszeć, że najlepszym prezentem jest dar serca, dar pomocy. Przede wszystkim zaskoczony jestem też frekwencją, pełna sala. Koncertowało się bardzo fajnie, fajny kontakt z publicznością. Myślę, że stopniowanie piosenek też było odczuwalne. Widziałem łzy wzruszenia u niektórych, więc jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Na pewno nie poprzestaniemy na tylko tym koncercie. No właśnie, nie poprzestaniecie na tym koncercie, to znaczy, że już w głowach waszych rodzą się kolejne pomysły? Dokładnie, już mamy w planach, na razie nie będziemy zdradzać, ale na pewno zamierzamy działać, tak jak właśnie wspominaliśmy, znamy się wiele, wiele lat, już poza murami liceum, ale dalej współpracujemy, dalej realizujemy swoje pasje. Koncert wprowadził do Sędziszowskiego Domu Kultury świąteczną atmosferę. Nie zabrakło wzruszeń i gromkich braw. Pomaganie zmienia świat na lepsze. Otuleni, zbragnieni dotykamy gwiazd. Zanim przyjdzie nowy rok, mamy jeszcze czas. Pośrodku nocy, nieważni są prorocy. Będzie przecież co ma być, nie zmieniajmy nic. I najlepszego dla siebie, dla każdego. Zagubieni pośród wysp szczęśliwych, to co dobre dawno mieszka w nas. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Dziś dla siebie tylko mamy czas. Drodzy Państwo, to ostatni utwór, jaki usłyszeliście w dniu dzisiejszym na tej scenie. Ja z tego miejsca, mając jeszcze pewnie jakieś 35 sekund instrumentala, chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, zarówno w imieniu swoim, jako prowadzącego, w imieniu wszystkich tych, którzy przed Wami wystąpili, organizatorów, no i przede wszystkim pani Ireny, dla której tutaj się znaleźliśmy. Ona ze względu na stan zdrowia nie mogła być dzisiaj z nami, także udanego powrotu do domu. Ten piękny, zimowy już wieczór. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Przypomnę, że miejsca w Puszczkach na pewno jeszcze nie brakuje. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych występach z naszym i waszym udziałem. Zagubieni pośród wysp szczęśliwych. Dziś dla siebie tylko mamy czas. Otuleni, nienasyceni. Otuleni, zbragnieni dotykamy gwiazd. Otuleni, nienasyceni. Otuleni, zbragnieni dotykamy gwiazd.
koncert poprowadzili Iwona Polek i Dariusz Ciebie. Skory, makaronu, zapałek masy solnej. Materiały, z jakich powstały szopki zgłoszone do 4. gminnego konkursu szopek bożonarodzeniowych, były bardzo różne, ale wszystkie te dzieła robią niesamowite wrażenie. W tym roku na konkurs zgłoszono 31 prac. 13 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim wręczono nagrody twórcom najpiękniejszych stajni betlejemskich. Konkurs zorganizowali wspólnie Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Jana Pawła II i Sędziszowski Dom Kultury. Gminny konkurs szopek bożonarodzeniowych skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Co roku biorą w nim udział uczniowie szkół podstawowych, ale tym razem prace powstawały rodzinnie, z pomocą bliskich. Kreatywność, a także staranność przygotowanych prac zaskoczyła komisję oceniającą szopki. Bardzo ładnie prace wypadły, bardzo ładne szopki. Tak jak pan podkreślił, w tym roku po raz pierwszy szopki wykonywały całe rodziny. Regulamin tak przewidywał, więc mogli się zaangażować rodzice, rodzeństwo, no i dzieci, które autoryzowały daną szopkę. No faktycznie poziom prac był bardzo wysoki, materiały użyte były naturalne, nie jakieś tam gadżety kupowane w sklepie, więc no tym bardziej były pracochłonne, wymagały dużo pomysłowości. Była szopka wykonana z zapałek, gdzie no czas pracy naprawdę niewyobrażalny. Była szopka wykonana dziergana z włóczki. No nie będę tutaj wszystkich wymieniać, gdyż są do oglądania, ale naprawdę przeciekawe materiały, zaskakujące niejednokrotnie i nowoczesne materiały, takie jak nawet chociażby pianka budowlana, z której jedna szopka była wykonana, czy nawet dwie. No i jak zwykle praca komisji jest bardzo trudna i zawsze nie do końca, nie wiem, przynajmniej człowiek odchodzi z takim niesmakiem, czy szopki zostały sprawiedliwie ocenione. Wyróżniliśmy wszystkie prace, gdyż należało się wszystkim, no ale musieliśmy wybrać te pierwsze, drugie, trzecie miejsca. Konkurs wprowadził do domów dzieci świąteczną atmosferę. Praca całej rodziny przy szopce to jest naprawdę taka, no jednocześnie scalająca rodzinę, no dająca, nie wiem, czas na to, żeby wspólnie z dziećmi jakoś no, popracować, poświęcić ten swój czas w tym zabieganiu przedświątecznym. W tym roku szopki nawiązywały do stulecia niepodległości Polski. Każda zawierała jakiś element, który, no zresztą regulamin tak wymagał, aby każda szopka miała w sobie jakiś element niepodległościowy, czy to kolorem, czy to jakimś innym emblematem wyróżniona. Dzięki takim konkursom mali artyści mogą się wykazać, poćwiczyć wyobraźnię, a nawet cierpliwość. Dla wielu z nich tworzenie prac plastycznych to największa pasja. Talentu również nikomu nie brakuje. Brałam udział w konkursie dlatego, że po prostu chciałam coś wygrać albo chociaż zobaczyć, jak to jest w ogóle, jakie dzieci mają inne wrażenie, jak robią te szopki. Bardzo mi się podobało, jak tworzyłam tą pracę, bo to było takie ciekawe, takie wiele materiałów, takie na przykład trzeba było po prostu różnych takich pomysłów, takich czasami coś nie pasowało, trzeba było coś jeszcze raz zrobić, kilka razy się to rozpadło, więc to było naprawdę bardzo uczęśliwe i ciekawe po prostu. Wziąłem udział w tym konkursie, ponieważ chciałam zrobić szopkę i wygrać nagrody. Lubię strasznie robić plastykę, więc z moją rodziną zaczęliśmy robić na konkurs szopkę. Całkiem fajnie. Robiłam z mamą szopkę i jak tata przyszedł, to powiedział, że była ładna. Szopkę zrobiłam, do rękawiczki dałam cement i wyjęłam. Pomalowałam, a Jezuska zrobiłam z pończoch mamy. Wypchałam watą, a oczy i buzię zrobiłam z kleju na gorąco. Nagrody zwycięzcom 4. gminnego konkursu szopek bożonarodzeniowych wręczyli burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć i dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Hagdej.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach prowadzi akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. To ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym cichym zabójcą, gdyż jest niewidoczny oraz bezwonny. Celem głównym kampanii Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa jest wyeliminowanie tych zagrożeń. Na terenie całego kraju trwa akcja Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa i my też jako Państwowa Straż Pożarna tutaj w powiecie ropczycko-sędziszowskim włączamy się w tą akcję, gdzie poprzez właśnie media, telewizję, gazety lokalne, jak również i spotkania, czy to z mieszkańcami, czy również w szkołach, przedszkolach, mówimy o tych zagrożeniach. Nigdy nie jest za dużo o tym mówić, ponieważ cały czas czad zbiera swoje żniwo. Trzeba podkreślić, że badania opinii publicznej w Polsce mówią, że co czwarty Polak myśli, że czad może jakoś poczuć, może go jakoś rozpoznać, dlatego tak nie bardzo się tym przejmuje, że jeżeli wystąpi, to na pewno będzie wiedział, że wtedy występuje. To jest oczywiście błędne. Na przykład też są takie powiedzenia, że czuć czadem, co też potem się przekłada na to, że po prostu podświadomość nam mówi, skoro go czuć, to możemy wcześniej zareagować, jeżeli on po prostu będzie w naszym otoczeniu. Oczywiście jest to nieprawda. Trzeba mówić i powtarzać, że czód oszukuje zmysły. Nie widać go, nie słychać i nie czuć. Proszę pana, jeżeli by w tym otoczeniu, tutaj w tym garażu był tlenek węgla, czad tak zwany potocznie, to jeżeli nie mielibyśmy czujki, to nawet nie wiedzielibyśmy. Jeżeli byłyby stężenia, które by były naprawdę wysokie, ponieślibyśmy śmierć, zatrulibyśmy się. Także trzeba o tym mówić, przypominać i też zwracać uwagę, gdzie ten czad może właśnie powstać. Wszędzie tam, gdzie następuje spalanie, a więc powietrze, które jest potrzebne do tego, aby następował proces spalania, musi być odpowiednia ilość tego powietrza. Dlatego przestrzegamy, aby szczelnie nie zamykać okien, żeby nie zatykać kratek wentylacyjnych, ponieważ ta cyrkulacja powietrza musi być cały czas. Trzeba zwrócić uwagę na szczelność przewodów wentylacyjnych, dymowych, kominów. Wszędzie tam właśnie mogą ewentualnie powstać te nieszczelności i może pojawić się czad. Także apelujemy do mieszkańców, aby sprawdzać, być czujnym. I jeżeli poczujemy się my, czy ktoś z naszej rodziny, współmieszkańców, że mamy przyspieszoną czynność serca, jesteśmy osłabieni, boli nas głowa, duszność może wystąpić, senność. Oczywiście każdy organizm reaguje troszkę inaczej, ale jeżeli wystąpią takie symptomy i jest to akurat sezon grzewczy, spalamy u siebie, mamy piec czy jakiś tam podgrzewacz gazowy, proszę Państwa, żeby to skojarzyć, że to może być właśnie to, że w otoczeniu występuje tlenek węgla. Wtedy należy szybko ewakuować się, przewietrzyć mieszkanie, wyjść na zewnątrz, wezwać straż pożarną. Jeżeli jest taka potrzeba, to również zasięgnąć porady lekarskiej. Przypominam, numery alarmowe 998, jak również 112. Jeżeli Państwo poczujecie coś takiego, poczujecie zagrożenie, proszę dzwonić, nie bać się. Mamy na swoim wyposażeniu też takie czujniki. Przyjedziemy, to jest za darmo, za taką usługę się nie płaci. Przyjedziemy, zmierzymy i określimy, czy jest takie zagrożenie, czy po prostu tego zagrożenia nie ma. Proszę się nie bać i jeżeli tylko jesteście czegoś niepewni, dzwonić, od tego jesteśmy, żeby
takie zagrożenia też rozpoznawać. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach zachęca mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, aby zainwestowali w urządzenie, które będzie czuwało nad bezpieczeństwem i da znać o zagrożeniu. Mamy przykład czujnika tlenku węgla, kompaktowy, łatwy montaż oraz obsługa. Inteligentny alarm, szybka aktywacja przy wyższych stężeniach tlenku węgla, głośna sygnalizacja alarmowa zaprojektowana tak, aby obudzić śpiącą osobę, to jest bardzo ważne. Urządzenie jest kompaktowe i tak jak mówiłem, łatwe w obsłudze. Instrukcja obsługi jest również załączona. 7-letnia gwarancja na sensor gazu, a więc nie musimy się przejmować, że za rok będziemy musieli wymieniać ten czujnik. Oczywiście gwarancja nie obejmuje baterii, ale baterie mamy również w tym zestawie dołączone. Co ważne, również sobie kołeczki rozporowe, jeżeli ktoś by chciał sobie zamontować na ścianie na stałe, także można to również zrobić. Ja może teraz pokrótce zademonstruję ten czujnik. Czujnik działa, zasilanie bateryjne, 3 baterie. Po włączeniu tak właśnie się załącza, a więc wiemy, że zasilanie już jest. Tak jak mówiłem, możliwość zamontowania stałego na ścianie. I teraz możemy sprawdzić właśnie, czy ten czujnik działa. Mamy przycisk tutaj testu. Będą takie głośne sygnały wydawane, ale pierwszy i teraz jeszcze będzie 2 razy i jeszcze raz. Tak, teraz już można powiedzieć, że i przechodzi w stan działania. Także już czujnik jest aktywny. Teraz jakby się pojawiło w tym pomieszczeniu, pojawił się czat, byśmy wiedzieli, że występuje, to zadziałałaby tutaj ta czerwona dioda, gdzie pisze jest alarm i ostrzega nas tutaj wyjść na świeże powietrze. Dlatego trzeba stosować właśnie te czujniki tlenu, co nam mówi o tym, że ten czujnik jest aktywny. Co 30 sekund ta dioda zielona nam miga i to właśnie nam mówi o tym, że czujnik jest cały czas aktywny. Gdzie montujemy? No montujemy wszędzie tam, gdzie występują jakieś źródła tego spalania, więc przy kominkach. Oczywiście nie bezpośrednio, ale tak jakieś 2-3 metry na wysokości około, można powiedzieć, naszej twarzy, bo jeżeli oddychamy, to też no, poprzez nos to tak ta sama wysokość. Nie montujemy przy samym suficie, jak również na samym dole, bo to wtedy byłyby błędne wskazania. Jeżeli nie chcemy montować na stałe, możemy również na jakiejś komodzie sobie postawić, niech sobie po prostu stoi. I odpowiednio, jeżeli będą odpowiednie duże stężenia, na pewno ten czujnik zadziała. Co ważne, jeżeli baterie się wyczerpią, również da nam sygnał ten czujnik, że jest czas właśnie na wymianę baterii. Tego typu kampanie edukacyjno-informacyjne podnoszą świadomość na temat niebezpieczeństwa, mówi komendant powiatowy PSP w Ropczycach, starszy brygadier Jacek Róg. Szczególnie wśród młodych to widać, uczniowie z roku na rok no już wiedzą, jak pytamy nawet co to jest czat, czy to tlenek węgla, to tak wszystko mówią, że wiedzą, że nie można go rozpoznać, także faktycznie te akcje przynoszą skutek, no chociaż no też no zdarzają się zdarzenia z tym czadem na naszym terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w tamtym sezonie grzewczym, a więc można powiedzieć od września 2017 do końca marca 2018 roku mieliśmy 11 takich zdarzeń na terenie powiatu, gdzie no 22 osoby, można powiedzieć, podtruło się tym tlenkiem. Nikt nie zginął, to jest najważniejsze, no ale niestety 20 osób musiało trafić do szpitala do dalszego leczenia. Także to zagrożenie występuje również u nas i musimy być przekonani do tego, że no, jest to ważna sprawa.
i nie możemy tego lekceważyć, bo może to dotknąć każdego z nas. Dzięki temu, że temat tlenku węgla poruszany jest każdego roku, mieszkańcy potrafią szybko i odpowiednio reagować w momencie zagrożenia. Pamiętajmy, że zachowanie zimnej krwi i trzeźwe myślenie pomagają uniknąć niebezpieczeństwa. Pod koniec roku strażacy z PSP prowadzą jeszcze jedną akcję, którą zainicjował komendant główny. Nosi ona nazwę Kalendarz w każdej szkole. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w miesiącu grudniu udają się do każdej szkoły podstawowej, gimnazjum, przekazując kalendarze Państwowej Straży Pożarnej. Na rok 2019 wygląda właśnie tak, jak tutaj Państwo widzicie. Przekazujemy te kalendarze, składamy życzenia w okresie właśnie zbliżających się świąt, jak również mówimy o pewnych zagrożeniach związanych właśnie z bezpieczeństwem. Co ważne, również na odwrocie tego kalendarza są przewidziane konkursy, które organizuje Państwowa Straż Pożarna, a więc komendant główny. Może być to indywidualny konkurs internetowy, klasowy konkurs na scenariusz gry terenowej, oczywiście z elementami straży pożarnej. Indywidualny konkurs plastyczny, projekt kartki świątecznej, czy to na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc. No i już bardziej taki ambitny konkurs, klasowy konkurs, spot filmowy Pożar w szkole. Znam zasady bezpiecznej ewakuacji. Także serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów, młodzież, jak również i nauczycieli, aby zainteresowali się tymi konkursami. Więcej informacji na www.straż.gov.pl, gdzie można właśnie zaznajomić się już bardziej ze szczegółami. Serdecznie zapraszamy. Kwiecień to jest ten miesiąc, gdzie należy te prace złożyć. Korzystając z okazji, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w imieniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w imieniu własnym chciałem wszystkim mieszkańcom złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowych, spokojnych, jeszcze raz spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. W środę 12 grudnia w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbył się briefing prasowy Zarządu Powiatu, na który teraz serdecznie Państwa zapraszam. Witam Państwa na briefingu prasowym, medialnym w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na początku kadencji tego samorządu chciałbym przedstawić skład zarządu, ale też i powiedzieć o zadaniach, które tutaj przydzielamy sobie, o kompetencjach, odpowiedzialności za poszczególne elementy tego funkcjonowania tego samorządu. No i pewnie też trochę o inwestycjach, które są w trakcie realizacji lub które zamierzamy inwestować. Witam wicestarostę powiatu ropczycko-sędziszowskiego, panią Bernadetę Frysztak. Witam pana Andrzeja Bączkowskiego, etatowego członka zarządu. Jest nas trójka. Oprócz tych trzech osób w zarządzie jest jeszcze pan Sławomir Bezara, mieszkaniec gminy Ostrów, oraz Wiesław Wojdon, drugi członek społeczny zarządu Sędziszowa Małopolskiego. Jak państwo pewnie też już wiecie, ta kadencja będzie trwała 5 lat, czyli o jeden rok dłuższa, i pewne zmiany też w funkcjonowaniu całej Rady ustawa nam tutaj narzuca, czyli pokazywanie pracy całej Rady online przez media społecznościowe i nagrywanie tych obrad również i udostępnianie na Biuletynie Informacji Publicznej. Trochę nam się wystrój sali zmienił, ponieważ jak wcześniej mówiłem, ta ustawa właśnie narzuca pewne elementy, czyli żeby było widać i słychać nas w internecie, więc pewne inwestycje trzeba było poczynić. To też wykonaliśmy. Do dyspozycji całej Rady, czyli całej dziewiętnastki,
No w tej chwili jeszcze 18, bo jednego radnego nie mamy. Są do dyspozycji tablety, to są urządzenia elektroniczne, za pomocą których oprócz funkcji głosowania informacje, wszystkie materiały na sesję są wysyłane. W tej chwili no, mam nadzieję, że szybko te koszty zakupu tych urządzeń nam się zwrócą, dlatego że po przeliczeniu wynika tych kosztów, że w ciągu roku właśnie koszt drukowania i transportu, rozsyłania w terminie oczywiście do poszczególnych radnych na terenie całego powiatu bardzo szybko się zwróci i pewnie nam ułatwi funkcjonowanie, dlatego że na bieżąco Biuro Rady Obsługi Zarządu informuje wszystkich radnych o działaniach, o spotkaniach, o komisjach również stałych. W tej chwili też przypomnę, mamy nową komisję wniosków, skargi, petycji, taka obligatoryjna również komisja, która rozpoczyna swoje funkcjonowanie. Przewodniczącym tej komisji jest pan Jerzy Kiebała. Czy wiadomo już, kto będzie kierował poszczególnymi wydziałami w Starostwie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego? Ja będę odpowiedzialny za Wydział Inwestycji, czyli za inwestycje powiatowe, Wydział Dróg, czyli inwestycje drogowe i funkcjonowanie tego wydziału w zakresie modernizacji, rozbudowy, przebudowy, remontów. No i oczywiście Wydział Geodezji, bardzo szeroki wydział z Biurem Geodezji w Sędziszowie. Wiele prac, bo w tej chwili jesteśmy na etapie realizacji dużego programu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Inwestycja za prawie 9 milionów złotych, modernizacja gruntów, czyli działek, granic, aktualizacja i generalnie z tych map takich na papierze, na mapy elektroniczne, przeniesienie tych wszystkich danych właśnie do komputera i do różnych systemów informatycznych związanych właśnie z funkcjonowaniem tej dziedziny życia społecznego. W tej chwili pracujemy nad nowym regulaminem organizacyjnym starostwa. Taki regulamin przyjmuje zarząd w drodze uchwały, ale już jesteśmy jakby po rozmowach i po uzgodnieniach. Może zacznę od wicestarosty. Pani wicestarosta będzie odpowiedzialna bezpośrednio za Wydział Edukacji, czyli generalnie za edukację w powiecie. Będzie również odpowiedzialna za funkcjonowanie Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej, nowa instytucja od niedawna funkcjonująca, również Powiatowy Urząd Pracy. No i taki dość duży element funkcjonowania, mam nadzieję, że to też sprawnie będzie działało, no to jest służba zdrowia. Służba zdrowia, czyli referat ochrony zdrowia, bo taka komórka tutaj jest w starostwie odpowiedzialna za to funkcjonowanie, ale też i wszystkie inwestycje, które myślę w tej kadencji zostaną poczynione i generalnie struktura organizacyjna służby zdrowia również będzie pod opieką wicestarosty. No i dołożę jeszcze tak szeroko rozumiana opieka społeczna, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z domami pomocy społecznej. Pan Andrzej Bączkowski będzie odpowiedzialny za Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa, za Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. No i oczywiście z racji tego, że jest doświadczony bardzo w tym zakresie, Wydział Komunikacji i Transportu, bo przed nami dość ważne rzeczy, które będą miały miejsce w przyszłym roku. Myślę, że pan Andrzej o tym też wspomni. Jakie inwestycje infrastrukturalne na terenie gminy Sędziszów Małopolski są zaplanowane na tą kadencję? Takie najważniejsze, myślę, skupiając się tutaj generalnie na gminie Sędziszów, to kończymy inwestycję związaną z przebudową drogi w Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa, Kawęczyn. Ponad 5 milionów, prawie 5,5 miliona inwestycja. No i inwestycje chodnikowe, które też już dobiegają końca. Ostatnia w tej chwili dzisiaj dokumenty wpłynęły od wykonawcy chodnika na
osiedlu Pieczejowa, ale i chodniki na terenie gminy Sędziszów. Myślę tutaj o Szkodnej, myślę o chodnikach, które są też elementem tej inwestycji w Wolicach, niedługo w Sędziszowie. I takie plany mamy na przyszły rok. Mam nadzieję, że ta współpraca z samorządem gminy Sędziszów i generalnie z wszystkimi samorządami poszczególnych gmin w naszym powiecie będzie się układała jak dotychczas. To współfinansowanie tych inwestycji, zwłaszcza właśnie inwestycji chodnikowych, będzie nadal realizowane przy wsparciu finansowym, bo przecież o tym to wsparcie dla nas w sumie najważniejsze jest, aby tych inwestycji jak najwięcej powstawało. Jak wygląda sytuacja powiatowej służby zdrowia? W najbliższym czasie czeka nas oddanie budynku szpitala, czyli rozbudowanego szpitala, o ciepłą wiatę dla karetek pogotowia, o izbę przyjęć i oddział intensywnej opieki, teraz się to będzie nazywało oddział anestezjologii intensywnej terapii. Myślę, że ta inwestycja, która jest częścią całości, czyli całego planu rozbudowy szpitala, bo pamiętajmy, że chcąc wszystkie jakby elementy tego planu zrealizować, to czeka nas jeszcze jedna inwestycja, budowa jednego obiektu przy szpitalu i generalnie rozwijanie tej opieki. Myślę tutaj też o zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, bo tam jest trochę mało miejsc, aby tych miejsc powstało więcej, ale to już pewnie wicestarosta, która będzie odpowiedzialna za służbę zdrowia, coś tutaj nam jeszcze o tym więcej może dopowie. Na tym etapie jesteśmy również, jeżeli chodzi o zmiany w służbie zdrowia, dostosowania się do zmiany ustawy o ratownictwie medycznym. Uczestniczymy wspólnie z panem dyrektorem ZOZ-u, panem Mirosławem Leśniewskim, w takiej naradzie w dyspozytorni w Krośnie. Wiele zmian przed nami, jeżeli chodzi o organizację ratownictwa medycznego w naszym powiecie, ale o szczegółach będziemy informować państwa i za pomocą telewizji miejskiej, ale również i mediów społecznościowych. W nawiązaniu do wypowiedzi pana starosty powiem, że w gminie Sędziszów zrealizowano w tym roku kalendarzowym wiele inwestycji drogowych. Tutaj jeszcze wspomnę o tej inwestycji polegającej na przebudowie drogi 1334 Wolica Piaskowa-Kawęczyn w takich miejscowościach jak Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa i Kawęczyn. Ta inwestycja, jak wspomniał pan starosta, kosztowała 5,5 miliona, 50% to środki pozyskane z takiego programu przebudowy infrastruktury gminnej i powiatowej. I inwestycja ta polegała przede wszystkim na oczywiście modernizacji jezdni, czyli chodzi o szerokość, tutaj poszerzenie szerokości jezdni do 6 metrów, jak również do wzmocnienia nawierzchni na długości prawie 3 km 800 metrów. To jest również przebudowa już istniejącego chodnika, ale budowa także nowego chodnika o długości 2 km 400 metrów, budowa dwóch zatok autobusowych, również i budowa odwodnienia tej jezdni, także budowa zjazdów i tych prywatnych, ale również publicznych. To jest także modernizacja, jeżeli chodzi o wysokość tej jezdni, dostosowanie do ogrodzeń mieszkańców, którzy mieszkają, do posesji, którzy mieszkają w tych wymienionych miejscowościach. I oczywiście jeszcze przebudowa dwóch przepustów. A więc ogromna inwestycja. Czekamy tutaj z zarządem, z panem starostą, z członkiem zarządu na jej zakończenie. Nawiązując również do kwestii dróg, powiem, że przed nami także bardzo odpowiedzialna akcja, ponieważ mieszkańcy na bieżąco reagują również na zmiany w pogodzie, w aurze. Dotyczy to również naszych dojazdów i do miejsc pracy, do szkół, do zakładów, do fabryk. Chodzi o przygotowanie starostwa, powiatu do akcji ośnieżania i
tych dróg powiatowych, zamiejskich, ale również ulic powiatowych w mieście Sędziszów i chodników. Jesteśmy już po takim rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Mamy wykonawców. Jeżeli chodzi o odśnieżanie i likwidację śliskości, to będzie to akcja utrzymana w drugim standardzie, czyli całkowite odśnieżanie i posypanie jezdni chodników. Dwie firmy tutaj będą odpowiedzialne za ulice powiatowe, czyli za ulicę Wesołą, ulicę Węglowskiego, 3 Maja, Rynek, Piłsudskiego, ulicę Partyzantów, Borkowską, Kolejową i Konopnickiej. Za tą akcję będzie odpowiedzialna firma Transport Remont Dróg pana Bogusława Drozda z Klęczan. Natomiast za odśnieżanie chodników firma pana Ozgi z Niedźwiady. Wspomnę tylko, że tutaj mamy wymienione ulice powiatowe. W sumie to jest 8 km, 160 metrów tych ulic powiatowych. Jeżeli chodzi o całą sieć tych dróg powiatowych zamiejskich, to jest 215 kilometrów, a więc ogromna akcja. Mamy też i sprzęt. Tutaj za koordynację prac sprzętu podczas tej akcji odśnieżania są odpowiedzialni, oddelegowani przez panią dyrektor, oddelegowani pracownicy. Jest również dostępny numer na stronie internetowej. Można zgłaszać różne problemy związane z tym zimowym utrzymaniem dróg. I tutaj pan starosta nie powiedział, że jest odpowiedzialny i nadzoruje Wydział Dróg Powiatowych. Bardzo, bardzo ważny wydział i tutaj bardzo ważne inwestycje przygotowywane są przez ten wydział. Powiem również, że wspólnie z zarządem tutaj pan starosta podpisał porozumienie z naszą spółdzielnią socjalną, która istnieje w gminie Sędziszów. Jest prowadzona przez gminę naszą. W związku z utrzymaniem też bieżącego porządku, czystości i w centrum miasta, ale również i także przy ulicy Wesołej czy Węglowskiego spółdzielnia socjalna, pracownicy zajmują się tym zadaniem. Jeżeli chodzi o kwestie oświatowe, na terenie gminy Sędziszów prowadzimy dwie szkoły. Jest to liceum ogólnokształcące i zespół szkół technicznych. Z takich nowości powiem, że w liceum już były informacje, mieszkańcy mogli zapoznać się z nimi, zmodernizowano w ramach projektu 4 pracownie, pracownię biologiczną, chemiczną, fizyczną i geograficzną, ale ostatnio również poczyniono kroki, aby lepiej przystosować budynek szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli zlikwidowano bariery architektoniczne poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Został zakupiony i zamontowany schodołaz. Również i zmieniła się siedziba księgowości administracji w liceum. Jeżeli chodzi o programy, to oczywiście dalej realizacja wyjazdów młodzieży w ramach AFS-u. Również gościmy uczniów z zagranicy. Ostatnio uczestniczyłam w takim spotkaniu AFS Region Podkarpacia i spotkaliśmy się z uczniami, ale również z polskimi rodzinami, które przyjęły gości z zagranicy, uczących się w naszym liceum, ale to również wyjazdy uczniów przede wszystkim do Francji, do Włoch. W Zespole Szkół Technicznych natomiast to przygotowanie tak naprawdę do rozwoju już kierunków, które stały się tradycją tej szkoły. Realizowany jest w tej chwili taki program profesjonalny elektryk, czyli pozyskanie nowych pracowni, nowego sprzętu, ale to również takie zmiany w infrastrukturze polegającej na światłowodowym przyłączu do sieci internet i stało się to w budynku A, również w budynku B. To zabezpieczy i kadrze, ale również i uczniom szybszy, mobilny, bardziej bezpłatny internet. To również ścianka wspinaczkowa w sali gimnastycznej, również zamontowana, zakupiona w ramach projektu. To wiele inwestycji polegających na uzupełnianiu braków, jeżeli chodzi o pomoce dydaktyczne, zwłaszcza w nauczaniu tym zawodowym. I to także nowa jakość, jeżeli chodzi o realizację programu Power Erasmus. Uczniowie wyjadą w tym roku szkolnym 2018-2019 na 4-tygodniowe praktyki, tym razem do Portugalii i do Niemiec. Jak starostwo odnosi się do informacji, że przewoźnik Arriva, który od lat świadczy usługi w powiecie ropczycko-sędziszowskim, rezygnuje z dalszej pracy na naszym terenie? Otrzymaliśmy informację, że firma Arriva z dniem
ostatnim czerwca 2019 roku kończy funkcjonowanie. Poinformowała nas o tym, chociaż wcześniej były informacje, że nie zamierzają takiej likwidacji spółki przeprowadzać. Jest to bardzo ważny element życia mieszkańców naszego powiatu. W tej chwili taką informację analizujemy i tutaj pana Andrzeja Mączkowskiego proszę o kilka zdań w tej kwestii. Firma Riva funkcjonowała na naszym rynku praktycznie od 2014 roku. Wcześniej była to firma Veolia, jeszcze wcześniej była firma Conex, a na początku to wiadomo, to była firma Państwowa Komunikacja Samochodowa PKS. W sumie firma w Sędziszowie Małopolskim to funkcjonowała ponad 40 lat jako przewoźnik regionalny, który świadczył usługi dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu i nie tylko, no bo były jeszcze linie dalekobieżne, były linie do Bieszcza, tam do Wetliny jeździliśmy nawet na Słowację, do Stropkowa. Czym ta decyzja była spowodowana, tego dokładnie nie wiemy, ale z tego, co otrzymaliśmy wiadomość i pismo od Arriwy, decyzja ta była spowodowana względami ekonomicznymi, no i po prostu tym, że ustawa o przewozach publicznych jeszcze nie weszła w życie. Ta ustawa miała regulować przewozy w całej Polsce i to spowodowało, że firma Arriva wycofuje się z naszego rynku. Firma Arriva likwiduje nie tylko oddział Sędziszów, tylko likwiduje 6 oddziałów w Polsce. Likwiduje oddziały w Prudniku, w Kędzierzynie Koźlu, w Węgorzewie i w Bielsku Podlaskim i w Kęczynie. My jako starostwo podjęliśmy już pewne działania, rozmawiamy z lokalnymi przewoźnikami, sondujemy rynek. Zostaliśmy trochę postawieni w trudnej sytuacji jako starostwo, bo my tu odpowiadamy też częściowo za przewozy w starostwie, za połączenie między gminami. Gmina odpowiada za przewozy na swoim terenie, województwo odpowiada za przewozy między starostwami, tak można między powiatami. I to wszystko powoduje, że ciężko będzie się znaleźć, ciężko będzie się znaleźć już po tym czerwcu, bo do czerwca firma Arriva zapewnia nam prowadzenie komunikacji na naszym terenie. Niemniej jednak w międzyczasie już od miesiąca lutego jest zapowiedziana likwidacja kursów do niektórych miejscowości. Zapewniony jest tylko dowóz dzieci do szkół średnich i do szkół i do gimnazjów. My jako starostwo podjęliśmy już pewne działania, rozmawiamy z lokalnymi przewoźnikami, sondujemy rynek. Taka sama sytuacja niedawno, 2 lata temu była w Bieszczadach, zostały zlikwidowane 3 firmy, które też prowadziła Arriva, Sanok, Uszczyki Dolne i Brzozów. I też jakoś tam może z wielkim trudem, ale te komunikacje w Bieszczadach została zorganizowana. Pan starosta na 7 stycznia zwołał konwent wójtów i burmistrzów, na którym będzie omawiana sprawa komunikacji na naszym terenie. Od 1 stycznia Sędziszów Małopolski będzie prawie 3-krotnie większy. Na jaką pomoc starostwa mogą liczyć mieszkańcy przyłączonych sołectw? Tu pomoc starostwa może być jedynie w wydawaniu dokumentów, na przykład praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, no, które mieszkańcy będą wymieniać ze względu na zmianę adresu zamieszkania. Myśmy podjęli na sesji uchwałę, która na wniosek samorządu Sędziszowa to usatysfakcjonuje mieszkańców, bo te dokumenty będą wymieniane praktycznie bez opłat. My z tego tytułu też poniesiemy pewne koszty w granicach, jakby wszyscy zmienili mieszkańcy, to w granicach 335 tysięcy złotych. To jest dosyć duże wyzwanie, ale pan starosta i my jako zarząd powiatu będziemy się konsultować z zarządem Sędziszowa, żeby zrekompensować te koszty w jakichś tam inwestycjach powiatowych prowadzonych na terenie gminy Sędziszów i oczywiście miasta Sędziszowa. Pan Andrzej Mączkowski wspomniał o pracach Wydziału Komunikacji. Ja jeszcze powiem, że tutaj są ogromne działania podjęte i przez pana starostę, przez zarząd i Wydział Geodezji, ponieważ chodzi również o prace związane z aktualizacją tej części graficznej map zasadniczych, ale również pracownicy Wydziału Geodezji tutaj w Starostwie Powiatowym w Ropczycach muszą zmienić identyfikatory działek, jak również tutaj uaktualnić powierzchnię. Chodzi o
wprowadzenie takich danych jak nazwa ulic, jak numer domu, także również i zmiana w tej ewidencji państwowej, jeżeli chodzi o granice działek, modernizacja wielu programów, a więc również to ogrom pracy, ale także i zaangażowane środki ze strony naszego tutaj powiatu i ogromna pomoc dla samorządu gminnego związana z poszerzeniem granic administracyjnych miasta Sędziszów Małopolski. Szanowni Państwo, kończąc to nasze spotkanie tutaj, bardzo się cieszę, że takie informacje, bardzo ważne informacje dla mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego zostały przekazane. Myślę, że takie spotkania będziemy starać się częściej. Nowa kadencja, nowe pomysły na kontakt z mieszkańcami naszego powiatu, że takie spotkania, takie briefingi będziemy pewnie częściej organizować. Jeszcze raz przypominam, że sesje Rady Powiatu są emitowane i publikowane na BIP-ie, ale można również na żywo oglądać. Zachęcam do oglądania. Jako samorząd powiatowy też jesteśmy do dyspozycji wszystkich mieszkańców. Starosta przyjmuje w poniedziałki, wicestarosta w środy, etatowy członek zarządu w czwartki. Też staramy się też usystematyzować trochę tą naszą pracę. To taka może nieoficjalna, ale też takie ustalenie tutaj między nami, że zarządy, czyli posiedzenia zarządów będziemy organizować we wtorki lub w miarę potrzeb i wynikających z tego decyzji, które trzeba będzie podjąć. No i też sesje planujemy raz w miesiącu, no i oczywiście w miarę potrzeb. W minionej kadencji, o ile dobrze sobie przypominam, chyba tylko dwie sesje takie nadzwyczajne były w tym trochę innym trybie. Natomiast okres wakacyjny, no to też pewnie przerwa. Nad planem pracy Rady i planem pracy poszczególnych komisji stałych też w tej chwili pracujemy. Myślę, że ta kadencja no, przyniesie wiele pozytywnych elementów, jak miniona, zwłaszcza inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Dziękuję. W okresie przedświątecznym różne środowiska lokalne działające na terenie gminy Sędziszów Małopolski zorganizowały spotkania wigilijne. Była to m.in. coroczna 15. już wieczerza wigilijna dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia, organizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim. Wigilia strzelecka, podczas której przyznano nominacje na wyższe stopnie oraz podsumowano 2018 rok, a także integracyjne spotkanie świąteczne zorganizowane w Szkole Podstawowej w Boreczku. Uczniowie placówki zaprosili na jasełka i wieczerzę wigilijną podopiecznych środowiskowego domu samopomocy w Wiercanach, z którymi współpracują od dłuższego czasu. Zapraszamy Państwa na relacje z tych spotkań. Środowiskowy dom samopomocy w Wiercanach chętnie powraca do szkoły podstawowej w Boreczku. Spotkanie wigilijne było kolejną okazją do integracji, celebrowania świątecznego czasu i bycia razem. Kontynuujemy w sumie to, co zaczęliśmy w ubiegłym roku. Wówczas w ramach projektu Bezpieczna Plus zaprosiliśmy właśnie podopiecznych psoni do naszej szkoły i dzieciaki razem z nimi miały zorganizowane warsztaty plastyczne. Później naturalnym wydawało nam się, żeby zaprosić ich na jasełka, na spotkanie opłatkowe i tak jak mówiłem, kontynuujemy w sumie to, co w ubiegłym roku. Zanim wszyscy usiedli do wspólnego wigilijnego stołu, uczniowie szkoły podstawowej w Boreczku wystawili dla swoich gości jasełka.
dzieci bardzo chętnie brały udział w przygotowaniach. Rodzice nam bardzo pomogli, jesteśmy im bardzo wdzięczni za to. Stroje pięknie przygotowali. Dziękujemy księdzu proboszczowi. Też nam przygotował, przyniósł dużo rzeczy, potrzebnych rekwizytów. Dzieci pięknie nauczyły się śpiewać, kolędy. Cały tydzień już była atmosfera bardzo radosna, podniosła i myślę, że dzisiaj były efekty tego, widać było. Także jesteśmy zadowoleni. Po świątecznym przedstawieniu rozpoczęła się wieczerza. Oczywiście na stole nie zabrakło wigilijnych potraw i kompotu. Uczestnicy spotkania połamali się również opłatkiem, życząc sobie radości i szczęścia. Dla podopiecznych środowiskowego domu samopomocy takie spotkania są ważne i wyjątkowe. Również uczniom szkoły podstawowej w Boreczku bardzo wiele dają. My jesteśmy placówką osób niepełnosprawnych, jesteśmy jak najbardziej za integracją. Czego nas uczą? Tego, żeby wychodzić z naszymi uczestnikami do ludzi, żeby się pokazywać i żeby się integrować też. I czego nas uczą? Że święta to jest miły, przyjemny, ciepły czas, który trzeba razem i wspólnie spędzać. Jest bardzo fajnie, trochę było stresu, ale najważniejsze, że wszyscy są razem. Można ich lepiej poznać. Ja jedną już znam, bo to jest siostra mojej przyjaciółki i chciałbym, żeby oni wszyscy wyzdrowieli. Byśmy mogli zobaczyć, że ci ludzie też są normalni, że możemy z nimi normalnie rozmawiać, nie unikać ich na ulicy, a przeciwnie, witać się i uśmiechać. Przyzwyczajenie się, żeby się nie bać tych takich osób niepełnosprawnych, żeby pomagać im. Dzięki takim spotkaniom osoby niepełnosprawne czują się akceptowane i potrzebne. Odczuwają serdeczność innych ludzi, za co potrafią być bardzo wdzięczne i dają od siebie tyle, ile mogą. Wigilia dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej każdego roku przebiega w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Jej celem jest przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych i samotnych, mówi kierownik ośrodka Grzegorz Wszołek. Organizujemy wigilię dla osób starszych, samotnych, w pewien sposób wykluczonych społecznie, aby poczuli ten zapach świąt Bożego Narodzenia. Jest to tradycyjna polska wigilia z polskimi potrawami. Na stole znalazł się żurek z grzybkami, rybka, ziemniaki, groch z kapustą. Przygotowanie spotkania każdego roku angażują się pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy chcą w tym świątecznym okresie dać coś od siebie swoim podopiecznym. Wszystkie produkty, wszystkie potrawy robili pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, za co serdecznie dziękuję swoim pracownikom. Tylko pierożki są. I tu podziękowania dla koła gospodyń wiejskich ze Szkodnej. Doroczna Wigilia jest okazją do wspólnej modlitwy, podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. W trakcie spotkania rozdano również prezenty. Jak co roku są swego rodzaju paczki. Są to paczki z produktami takimi żywnościowymi. No my taki miły upominek, który na pewno gdzieś tam pomoże w przygotowaniu tej swojej może wigilii. O muzyczną oprawę spotkania zadbali uczniowie Sędziszowskiego Ogólniaka. Było kolędowanie, dzięki któremu można było poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy też na gadzidło Panu nadzieję, że Go będziemy widzieć w niebie,
mówiąc to śmiele. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło o Panu naszemu. Wieczerza organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej cieszy się dużym zainteresowaniem. Podopieczni każdego roku z niecierpliwością czekają na ten dzień. Na takim spotkaniu jak dziś jestem po raz trzeci. No nie bardzo miałam odwagę tu przyjść, ale mnie zachęciły panie i bardzo nie żałuję, przede wszystkim nie żałuję. Tak strasznie sobie pojadłam, że chyba 3 dni nie będę mogła jeść. W każdym razie wszystko było smaczne, ale przede wszystkim nie chodzi o jedzenie, ale o sama atmosfera i samo to nastrój i te kolędy i to śpiewanie. Szkoda, że wspólnieśmy nie pokolędowali. Ja próbowałam tu się dołączyć do chóru, i to był młodzieżowy chór, bardzo młody, ale ja im pomagałam, ponieważ blisko siedziałam koło nich i z Wiesiem żeśmy razem pomagali im śpiewać te kolędy. Także bardzo jestem zadowolona. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i że w ogóle pamiętaliście o nas. Boże Narodzenie, najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt, to trudny okres dla osób samotnych. Brak drugiej osoby boli wtedy najbardziej. Dlatego też takie spotkania są ważne i potrzebne. Dla wielu ta Wigilia jest jedynym dniem w roku, kiedy można zapomnieć o wszystkich troskach oraz poczuć bliskość i serdeczność innych ludzi. W świątecznym spotkaniu strzelcom towarzyszyli przyjaciele z jednostek z Brzeska, Paradyża, Dębicy i Strzyżowa, a także zaproszeni goście. Uczestników Wigilii przywitał dowódca jednostki, starszy chorąży Bartłomiej Feret, który przyznał, że 2018 rok był dla jednostki wyjątkowy. Ostatni rok był szczególny nie tylko dla naszej wspaniałej ojczyzny z racji jej rocznicy, ale również z tego względu, że bardzo wiele udało nam się osiągnąć. Wystarczy tutaj wspomnieć, że pierwszy raz w historii naszej jednostki pozyskaliśmy pojazdy, samochody osobowe. Pozyskaliśmy wiele środków finansowych na rozwój naszej jednostki. Odwiedziliśmy wiele miejsc nie tylko w kraju, ale i za granicą. Warto tutaj wspomnieć, że w poprzednim miesiącu, listopadzie, powołaliśmy do życia również Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec imieniu kapitana Franciszka Macha. Mam nadzieję, że to stowarzyszenie będzie inicjatorem wielu bardzo pożytecznych inicjatyw dla naszej lokalnej społeczności. Oczywiście już z tego miejsca wszystkich zainteresowanych państwa bardzo zachęcam do tego, aby w kręgi tego stowarzyszenia wstąpić. Dla mnie jako dowódcy wszystko to, co osiągnęliśmy w tym roku, daje ogromną siłę, motywację oraz pozwala z nadzieją patrzeć na przyszły rok. W trakcie spotkania wyświetlono prezentację, podczas której podsumowano i przeanalizowano 2018 rok. Był to również dobry moment do rozmów na temat dalszej działalności. To jest w zasadzie jedyne takie spotkanie w skali całego roku, kiedy spotykamy się wszyscy, plus zaprzyjaźnione delegacje zaprzyjaźnionych jednostek. Także jest to jedyna wyjątkowa okazja do podsumowania całorocznej pracy. Każdy rok w jakimś stopniu jest ciężki. Wiadomo, że my stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele, coraz większe wyzwania. Natomiast z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tych przedsięwzięć, co zresztą będzie było pokazane na prezentacji, było bardzo dużo. Tutaj bardzo chciałbym zaznaczyć przede wszystkim wyjazd do Włoch, nasz wyjazd do Włoch na uroczystości na Monte Cassino, ale na tym nie kończymy. Plany na przyszły rok są jeszcze ambitniejsze. Dziś nasz Związek Strzelecki to wielka i silna armia młodych ludzi. Początki tworzenia grupy nie zapowiadały takiego sukcesu, mówi inspektor Związku Strzeleckiego Jacek Magdoń, który wiele lat temu reaktywował organizację na sędziszowskiej ziemi. Zaczynaliśmy 16 lat temu w dwóch szkołach, w liceum ogólnokształcącym i w zespole szkół zawodowych w Sędziszowie. Początkowo grupa była rzeczywiście bardzo nieliczna. Pamiętam te uroczystości w Rzeszowie pod pomnikiem Leopolda Lisakuli, gdzie było 20 strzelców z Rzeszowa i 10 z Sędziszowa. Dzisiaj na Podkarpaciu mamy około 1500 strzelców, z czego w powiecie Robczycko-Sędziszowskim blisko 200. Trzeba powiedzieć, że to stulecie niepodległości tak nastraja nas do wspomnień, odnosimy się, przypominamy sobie tych młodych ludzi,
którzy reaktywowali ten związek na naszym terenie, aczkolwiek trzeba pamiętać, że nasza organizacja rodziła się w 1910 roku, a więc wyprzedziła odzyskanie niepodległości. Po latach oczywiście już troszkę w innej formule, ale w związku oczywiście z wojskiem, ale też i z lokalną społecznością udało się odbudować te struktury. Jeszcze podaliśmy sobie ręce z naszymi poprzednikami z okresu II Rzeczpospolitej i dzisiaj młodzież kontynuuje te tradycje i buduje nową, niepodległą Rzeczpospolitą. W trakcie spotkania była wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Czego życzyli sobie strzelcy? Wytrwałości w dążeniu do celu, cierpliwości do nas jako do kadry, no i sumienności wykonywaniu tych swoich obowiązków, żeby im nigdy nie brakło siły, chęci, no i żeby rozwijali te swoje zainteresowania, zwłaszcza to, żeby jeszcze byli bardziej gorliwymi patriotami. Wiele słów podziękowań i gratulacji zarówno dla kadry dowódczej, jak i członków Związku Strzeleckiego skierowali zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Moskal, wicestarosta powiatu Bernadeta Frysztak, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, komendant Związku Strzeleckiego Marek Matuła oraz dyrektor Sędziszowskiego Liceum Jan Flisak. Za współpracę dziękował również kapelan strzelca ksiądz Artur Michalski. Moim wielkim zaszczytem jest to, że jestem kapelan jednostki strzeleckiej Strzelec i bardzo mnie to cieszy. Widząc tak liczne grupy, Pan Bóg mi też tak jakoś błogosławi, że będąc kapelanem zarówno strzelców, jak i ułanów, przychodzi mi patrzeć na szerokie grono młodych ludzi, dla których te wartości stają się wartościami świętymi. Dlatego tym bardziej cieszy mnie to. I dzięki temu też dostaję oręż do ręki, że kiedy ktoś zaczyna mi narzekać na młodzież czy na dzieci, mówię, że nieprawda. Bo jest grono młodych ludzi, dla których Bóg, honor, ojczyzna stają na pierwszym miejscu. Dlatego tym bardziej dzisiaj, kiedy stajemy jako jednostka strzelecka Strzelec u progu Bożego Narodzenia, kiedy Słowo staje się ciałem, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, nie cudownego i wspaniałego, ale jako grzesznika, bo do takich ludzi przychodzi Bóg. Mamy to szczęście, że Chrystus może narodzić się w naszym życiu. O oprawę muzyczną spotkania świątecznego zadbały Aneta Rolek i Jowita Nykiel z Licealnego Teatru Muzycznego. Wieczerzy wigilijnej towarzyszyła wystawa rzeszowskiego IPN-u Ojcowie Niepodległości. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sedziszowtv.pl, kanale YouTube i Facebook. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie od samorządu powiatu najlepsze życzenia świąteczne. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu. W budynku dawnej kasy oszczędności w Ropczycach dzisiaj działa, tutaj funkcjonuje Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej. Przed nami również wyjątkowy czas. Czas spędzony w gronie rodziny, w gronie przyjaciół, znajomych. Czas spędzony przy wigilijnym stole, który łączy i jednoczy. Przed nami oczekiwanie na najpiękniejszy wieczór. Wieczór wigilijny. Bo właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc, jak piękna i silna jest miłość, gdy pięści rozwiera. Bo właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku.
Boże Narodzenie to święto miłości. Życzę Państwu, by ilekroć Bóg będzie przemawiał do innych przez Was, przez Ciebie, żebyście Państwo wiedzieli, że wtedy jest Boże Narodzenie. Ilekroć uśmiechamy się do drugiego człowieka, tego samotnego, niepełnosprawnego, potrzebującego, wtedy również jest Boże Narodzenie. Życzę także, aby te święta Bożego Narodzenia były bliskością i spokojem, by nowy rok był dobrym czasem. Życzę także, aby każdy z nas miał tak duże dłonie, by mogły stać się Betlejem. By każdy z nas miał tak ciepłe serca, które przyjmą nowonarodzonego. Bo wystarczą tylko wiara i nadzieja, by miłość przyszła sama, nieoczekiwanie, ta upragniona i utęskniona. Utęskniona miłość. Pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd. Anieli grają, świat się chlebem dzieli. Świat ma już świąteczny blask. Życzę Wam, Szanowni Państwo, świąt pełnych miłości, świąt pełnych zrozumienia, radości, świąt, które będą uświadamiać nam wszystkim, że warto żyć i być dla innych. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia mam przyjemność Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności, błogosławieństwa Bożej Dzieciny, a w zbliżającym się 2019 roku życzę realizacji wszystkich planów, spełnienia marzeń i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrowych, błogosławionych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Drodzy mieszkańcy, szanowni goście, z okazji świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym oraz sędziszowskiego samorządu składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz błogosławieństwa Chrystusa Nowonarodzonego. Niech w tym wyjątkowym i pełnym radości czasie zgasną wszelkie spory i nieporozumienia, a miłość i ciepło ogarnia każdego z nas, nasze rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Ufam, że przy każdym świątecznym stole nie zabraknie ciepła i rodzinnej atmosfery. Każde domostwo wypełni się życzliwością, pomyślnością i dobrem, a chwile spędzone z bliskimi będą niezapomniane i dadzą nam wszystkim siły na kolejne miesiące. Niech Boże dary, które otrzymaliśmy dzięki tajemnicy narodzenia Jezusa, będą silnym fundamentem relacji międzyludzkich w naszej małej ojczyźnie. Niech będą źródłem odnowy życia i motywacji w naszej codzienności. Życzę, aby ten świąteczny nastrój towarzyszył nam przez cały 2019 rok. Aby zawsze dopisywało zdrowie, marzenia stawały się rzeczywistością, a plany i zamierzenia przeistaczały się w sukcesy. Wszystkiego dobrego. Thank you.
W imieniu redakcji telewizji Sędziszów Małopolski życzę zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w nowym 2019 roku. Do filmu. Proszę Państwa, wejście smoka! Nieźle, zjazd 8 na 10! Ta, ale zalądowanie to pała! Hej, śmieszy Was coś? Pamiętacie tego nieogarniętego Miśka? Olimpia! Co tam słychać w szerokim świecie? Jest wielka droga! Burmistrz Nowego Jorku Cię potrzebuje! Teraz czeka go misja w wielkim mieście. Siema miastowi! Chodzą słuchy niedowiary, że ktoś kradnie wam dolary! Ale spokojnie, ogarniemy wam to z młody! Czyli nie zobaczymy statuły wolności? Trzymajcie mnie, bo puszczę Bobka! Puszczają cię na każdym kanale! Bo popularnego masz tatusia! O taką popularność ci chodzi? Ale jaja! On wygląda jak ja! Czy niedźwiedź celebryta jest rabusiem banków? Coś mi tu śmierdzi! Mamy misję! Skopiemy oszustowi futro! Przeszkadzacie czy pomagacie? Razem z ekipą, jakiej to miasto jeszcze nie widziało. Misiek, Junior, Olimpia, Fong i Leminki. Musi ocalić swoją skórę i Nowy Jork. Ja cię brudę! Zabiję cię, stary, jak umrzesz. 3, 4. Ale co ty wyprawiasz? Zabierz te łapy! Ja tu medytuję! Puszyści, zwinni i niewinni. Piotr Adamczyk oraz Maciej Maleńczuk. Miśków dwóch w Nowym Jorku. Syn i tata wrobieni w przekręt z wielkiego świata. Puściły mi hamulce! O mały włos. Ej, ruszcie się! Jak nie zrobię zakupów, żona nie wpuści mnie do domu! Kasa nieczynna, zapraszamy obok! Nie wierzysz, pierdnę i leżysz! Ach ci obcokrajowcy, no to będzie grubo! Byłeś lordem, a ja zrobię z ciebie złodzieja. Patrz i ucz się. Monolith Films przedstawia. Strzelaj. Weź! Staniesz się wojownikiem. Z życiem, młody! Dajesz! Co robisz z moim płaszczem? Od nowa. Kiedy wreszcie zacznę, no wiesz, kraść? To już wszystko? Już w listopadzie krążą plotki o złodzieju. To ja tu rządzę. Chcę wiedzieć, co ludzie o nim gadają. Tylko jedno daje mu władzę. Pieniądze. Zwiniemy je. Chcę się dostać do skarbca. Zwołaj spotkanie. Wszyscy są z nami. To nasza szansa. Mam plan.
sabotaż. Znów będziesz lordem. Zbliżysz się do szeryfa. To kim jest ten złodziej? Ktoś świetnie wyszkolony. Trudno go dopaść. Szeryf nie da rady? Nasz plan wypalił. Prawie cię mieli. Przypomnę im, że nie są ludźmi, tylko moimi poddanymi. To będzie rzeźnia. Dałeś ludziom nadzieję. Pójdą za tobą w ogień. 1000 funtów dla tego, kto dorwie Huda! Podejrzewają już wszystkich. Jak nas złapią, zrobią z nas miazgę. Wiesz, jak pocieszyć. Dzięki. Już nie jesteś Robinem z Loxley. Jesteś Robin Hood. Robin Hood. Początek. Wkrótce w kinach. Przypudruj sobie worę pod oczami. To nie jest Halloween. Ja jestem w trafie. Właśnie widzę, a czemu? Bo lubię. O, przepraszam. Przecież nie możesz całe życie czekać na rycerza na białym koniu. Nie, słuchajcie! Leziesz, łajzo! Przepraszam, taką trasę mi wyznaczyli. A czy dzisiaj ktoś ten prezent rozpakuje? Chcę się z tobą kochać. O, działaś od niego numer? Jasne, oczywiście. Przypodrodze sobie pomyślał, że mi się podoba i chce się z nim przespać. Nie masz tak? Jak? Tak. Tak? Tak. Nie mogę się spóźnić. Życie można sobie skrzanić momentalnie. U mnie stało się to tak. No, Ewcia, miałem ci powiedzieć. Ale nie powiedziałem! Chciałeś coś naprawić, ale okazało się za późno. Ile masz lat? 18. Nie jesteśmy sobie pisani. W miłości każdy prędzej czy później coś zawali. Ważne są chwile szczęścia pomiędzy. W ogóle trzeba więcej dawać, więcej brać. Nikt mnie nie kocha, żyje samotnie i bez seksu. To mój ideał kobiety. Kocham cię. Robię to tylko dla pieniędzy. Jesus. Jak ty wyglądasz, bidulko? Nie wychodzę z łóżka. No i bardzo dobrze. Dzień dobry. Emisja filmów w dniu premiery. Seanse. 5 dni w tygodniu. Najnowsza technologia 4K. Filmy w wersji 3D. Rezerwacje biletów online. Bilety ulgowe dla uczniów i studentów. Kawiarenka.